Zapraszamy do wysłuchania książki zatytułowanej Gorzka Czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach. Czytają Małgorzata Królikowska, Paweł Królikowski i Antoni Królikowski. Charakter jest przeznaczeniem. Heraklit z Efezu, 535-475 przed naszą erą. Najpierw powiedzmy sobie, o jakie ważne sprawy chodzi w tej książce. Dla różnych ludzi różne sprawy są ważne, dla jednych uroda i wysportowane ciało, dla innych posiadanie najnowszego telefonu i pieniędzy. Jedni cenią sobie wiedzę, inni żeglowanie, jeszcze inni powiedzą, że najważniejsza jest miłość i rodzina. O rzeczach ważnych mówimy wartości. I jak widać, mogą być wartości materialne i niematerialne, a wśród niematerialnych są takie, które bezpośrednio wpływają na nasze relacje z ludźmi. Mają one to do siebie, że w przeciwieństwie do wartości materialnych, im więcej ich dajemy, tym więcej ich do nas wraca. W tej książce będziemy mówić właśnie o nich. Kształtują one nasz charakter. Określają to, jak postępujemy, do czego dążymy i w jaki sposób traktujemy innych. Jeśli nasze wartości służą dobru szerszemu niż tylko własne, relacje z innymi ludźmi i z samymi sobą stają się lepsze. Gdy postępujemy egoistycznie czy nieuczciwie, pogarszają się. Ponieważ wiele nieporozumień między nami bierze się stąd, że mówiąc to samo mamy na myśli całkiem co innego, warto zastanowić się, co kryje się pod takimi często używanymi pojęciami jak szacunek, przyjaźń, wolność czy przyzwoitość. Co jest ich istotą? Jest szansa, że jeśli będziemy podobnie pojmować wartości, będzie mniej nieporozumień przy ich praktykowaniu mniej konfliktów, bólu, rozczarowań i gniewu, a więcej radości, zaufania i dobrych relacji między nami. Irena Koźmińska. Szacun i gorzka czekolada. Barbara Kosmowska. Szacunek jest to grzeczność, czyli kulturalne zachowanie wobec innych oraz troska o ich uczucia i dobro. Należy się on każdemu człowiekowi, gdyż wynika z niezbywalnej właściwości każdego z nas, zgodności ludzkiej. Szacunek jest podstawą wszystkich innych wartości moralnych uczciwości, odpowiedzialności, solidarności, przyjaźni itd. Jeśli ktoś okazuje nam szacunek, czujemy się dobrze w jego towarzystwie. Gdy traktuje nas bez szacunku, odczuwamy zakłopotanie, przykrość, czasem gniew. Szacunek powinniśmy okazywać nie tylko innym ludziom, bez względu na ich wiek, pochodzenie, wiedzę czy stan posiadania, ale także sobie. Jest on warunkiem i tworzywem dobrych relacji między ludźmi. O rany! Jestem zaskoczona. Nie wiedziałam, że jeśli chce się pomagać w waszym rodzinnym domu dziecka, to trzeba przychodzić taki test. Opowiedzieć o sobie? To ma być coś z mojego życia? Co mnie zmieniło albo dało do myślenia? Hm. Myślę, że najbardziej ta historia za Anielką. Trochę się boję tej opowieści. Bo dziś jestem już kimś innym. O to właśnie chodzi. No skoro tak, postaram się być szczera. Nie jest mi łatwo. O nieudanych przyjaźniach tyle już pisano i mówiono, że to zgrana płyta. A mimo to do końca wierzyłam, że nas to nie dotyczy. Że jesteśmy wyjątkowe i łączące nas uczucia też. Zacznę od tego, że Anielkę zna cała szkoła. Nauczyciele podają ją za przykład. Jeśli mówią z dumą, nasza Anielka wiadomo, o którą chodzi. Chociaż w innych klasach są jeszcze trzy Anielki. Chyba każda szkoła ma taką swoją Anielkę. Reprezentacyjną. Nie muszę więc tłumaczyć, jak to działa, kiedy ktoś jest wyjątkowy. Im bardziej anielka dla nauczycieli była nasza, tym mniej nasza stawała się dla klasy. Wiadomo, wielka, nieobecna, te wszystkie olimpiady, konkursy w takim życiu nie ma miejsca na koleżeństwo albo przyjaźń. A tu nagle pewnego dnia anielka dała mi do zrozumienia, że mogłybyśmy razem chodzić do szkoły i z niej wracać. Ależ się cieszyłam. Wprawdzie łatwiej mi się chodziło i wracało ze szkoły z Kaśką, bo mieszkamy na tym samym osiedlu, ale iść u boku najlepszej, to była gratka. Potem Anielka usiadła ze mną w ławce. Zastanawiałam się nawet, jak to możliwe, że wybrała kogoś tak przeciętnego i małomównego jak ja. Moje oceny też nie powalały, więc tym bardziej zdumiewało mnie to wyróżnienie. Jedyne, co trochę uwierało, to smutne spojrzenie Kaśki, z którą wcześniej siedziałam. Wprawdzie nic nie powiedziała, bo jest jeszcze bardziej wstydliwa ode mnie, ale czasem bez słów można usłyszeć to, czego wolelibyśmy nie słyszeć. Szybko zrozumiałam, że takiej wyjątkowej przyjaciółki nie można mieć na własność. Moja babcia uważa przyjaźń za sztukę równie trudną jak miłość, bo i ona powinna trwać do końca życia. O niczym innym wtedy nie marzyłam. Wreszcie miałam przyjaciółkę. Wszelkie wątpliwości co do Kaśki i jej smutnych spojrzeń opuściły mnie ostatecznie na biwaku, bo właśnie tam stało się coś niezwykłego. Złożyłyśmy sobie z Anielą przysięgę na śmierć i życie, na dobre i złe, na zawsze razem. Powtarzałam te słowa, a oczy mi błyszczały, no wiecie, przy blasku księżyca, w ciemnym lesie, punktualnie o północy. Przypieczętowałyśmy tę przysięgę dżemem truskawkowym Heli, z klasowego łakomczucha. Bo prawdziwą krwią jakoś nie mieliśmy odwagi. I jeszcze obiecałyśmy sobie, że moja córka będzie miała na imię Anielka, a Anielki Marta tak jak ja. I że weźmiemy ze schroniska dwa spokrewnione koty, i że chyba raczej nie wyjdziemy nigdy za mąż, choć wówczas z tymi córkami byłby kłopot, co przytomnie zauważyła Anielka. W naszej klasie zmieniały się dzienniki i listy obecności. Jedni odchodzili, inni dołączali. Kaśka z nikim się nie zaprzyjaźniła. Miała koleżanki. Ja, Anielkę. Oczywiście tylko wtedy, gdy bywała w szkole. Gdy wracała z konkursów, występów i olimpiad, przygotowywała się do następnych. Miałam na nią czekać. Przyzwyczaiła mnie, że raczej nie pójdziemy razem na rower czy do kina. Nie spędzimy popołudnia na basenie. Ale przecież byłyśmy przyjaciółkami na dobre i złe, na zawsze razem. Wystarczyło... Pamiętać, co jest najważniejsze. No i któregoś dnia wciąż trudno mi o tym opowiadać, któregoś dnia stało się najgorsze. Hrabina, moja stara ukochana kotka, nie wróciła z nami do domu po wizycie u weterynarza. Świat się walił. Nie mogłam znaleźć sobie miejsca, bo wszędzie, gdzie spojrzałam, widziałam moją hrabinę. Tu jej obruszka, tam kłębuszek, sierść gdzie indziej poduszka, którą uwielbiała. Czułam się okropnie opuszczona i chyba pierwszy raz zadzwoniłam do anielki z prośbą, żeby koniecznie do mnie przyszła. Potrzebowałam jej wiedzy i rozsądku, bo aniela to chodząca wiedza i rozsądek, jak mawia dyrektorka naszej szkoły. Jednak, gdyby nawet nie znalazła odpowiednich słów, tylko ze mną pomilczała, też poczułabym ulgę. Miałam pecha. Wiedza i rozsądek przygotowywała się do kangurków czy innych konkursów i choć bardzo by chciała jak mnie pośpiesznie telefonicznie zapewniła nie znalazła czasu żeby się ze mną zobaczyć. źle znosiłam pustkę po hrabinie nawet Kaśka wpadła do mnie któregoś dnia z jakąś maskotką gdy mój brat Antek powiedział jej co się stało Aniela wróciła po kilku dniach z nagrodą o mojej hrabinie nie pamiętała Czekałam, kiedy zapyta albo wygłosi jakąś mądrą sentencję, bo tyle ich znała nawet po łacinie, widocznie jednak żadnej pasującej do mojego nastroju nie znalazła. No i temat umarł. Jak nasza starusieńka kotka. Zastanawiałam się wtedy, czy Aniela w ogóle wie, jak bardzo zmieniło się ostatnio moje życie. Musiało minąć dużo czasu, bym zrozumiała, że moje życie tak naprawdę wcale jej nie obchodziło. Od tamtej pory rózł we mnie żal. Jakbym dostała od Anielki w niechcianym prezencie magiczne okulary, przez które wszystko wyglądało inaczej. Przestałam odpisywać od niej zadania. Co z tego, że podsuwała mi zeszyt z gotowymi wynikami, skoro na klasówkach musiałam liczyć wyłącznie na siebie. Ani jedno, ani drugie liczenie nie było moją mocną stroną. Kilka razy poprosiłam, aby wytłumaczyła mi jakieś rachunkowe zawiłości, ale jej wiedza i rozsądek znowu były zajęte czymś o wiele ważniejszym. Okropnie się poczułam, gdy dostrzegłam, jak mało znaczy dla Anieli. Nagle zrozumiałam, że przez te wszystkie lata tylko ślepo za nią maszerowałam, godząc się na nasz wspólny rozkład zajęć i uczuć. Jednak przyjaźń to przyjaźń myślałam. Czasami trzeba na prawdziwą przyjaciółkę poczekać. To niełatwe, tak siedzieć naprzeciwko was i mówić o sprawach no bardzo bardzo prywatnych. Wolałabym napisać podanie z prośbą o przyjęcie mnie na czas próby. Bardzo chciałabym wreszcie zrobić coś ważnego dla innych i dla siebie, coś, co sama wymyśliłam. Skoro jednak nie da się inaczej zostać wolontariuszką, to trudno. Spróbuję jeszcze raz przejść przez to wszystko. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba z półtora roku temu dołączyła do naszej klasy Zuska. Powiedziała o sobie krótko, że pięć lat mieszkała w Londynie, jej rodzice skończyli pracę przy jakimś projekcie i razem z nimi wróciła do Polski. Taka zwyczajna się nam wydała. Właściwie nikt jej początkowo nie zauważał. Zajęła miejsce w ławce, jednak nie w naszych głowach, a o sercach to już w ogóle nie wspomnę. No. Co się tak patrzycie? Mówię jak było. Na samym początku Anielka zainteresowała się nową, i nawet byłam trochę zazdrosna, kiedy namawiała Zuskę na warsztaty teatralne. Potem uznałam, że byłoby świetnie kolegować się we trzy, ale już po tygodniu dowiedziałam się, że Zuska jest nudna i do nas nie pasuje. Moim zdaniem pasowała. Zresztą Zuska to miła dziewczyna, a nie strój kąpielowy. Nie odważyłam się jednak głośno zaprotestować i dałam spokój. Ale nie całkiem. Po cichu lubiłam Zuzę. Nawet bardzo. A im bardziej ją lubiłam, tym rzadziej rozmawiałam o niej z Anielką. Bo Zuza wcale nie była taka zwyczajna, a nazwać ją nudną, to niemal jak obraza. Wyobraźcie sobie, że ona ani razu nie zakpiła zantosi, która okropnie się jąka i na początku, jeśli ktoś nie jest do tego przyzwyczajony, to trudno się nie śmiać. Nie skomentowała głupoty naszych klasowych bliźniaków, które zachowują się jak starszaki z przedszkola. A Heli temu okrągłemu łakomczuchowi pożyczyła swoją wypasioną apaszkę, gdy jej pękły spodnie, żeby mogła jakoś zamaskować dziurę. No i natychmiast dziewczyny przestały z Heli drwić. A i chapaszki też wylądowały na biodrach, jakby to był ostatni krzyk mody. Ale chyba najbardziej zapamiętałam tę sprawę z małym, bo mały znaczy, robercik jest najniższy w klasie, i kuba taki maczo całą gębą uwielbia go lekko dręczyć. Nie, żeby małego prał, ale a to mu nogę podstawi, a to krzesło odsunie i mały ląduje na ziemi albo łapie dziwne pozy. No i któregoś dnia, starym zwyczajem po lekkim pchnięciu przez Kubę, mały wylądował na podłodze u stóp nowej. — To jest mały zabawa w rycerza, Cały stopy swojej księżniczce — rechotał Kuba, a my ze strachem patrzyliśmy, jak Zuzka spokojnie wstaje i pyta klasowego tyrana, dlaczego znęca się nad słabszym. Kuba nadał się i tylko tempo patrzył na nią. Nie wierzył własnym muszą, że ktoś ma czelność pytać go o takie rzeczy. W dodatku jakaś niewydarzona nowa. I do tego dziewczyna podszedł do niej z tą swoją miną mordercy, aż się przeraziliśmy, i nagle wielki, wysportowany kuba znalazł się w tym samym miejscu, z którego przed chwilą robercik ledwo się pozbierał. Tylko nie całuj moich stóp, bo sobie nie życzę, warknęła Zuska, a my zaczęliśmy bić jej brawo. Cała klasa, bo wcześniej nikt się nie odważył wejść Kubie w paradę, a Zuzia, jakby nic się nie stało, usiadła na swoim miejscu i dalej wertowała podręcznik do matmy. Anielka nie klaskała. Pomyślałam, że jest przyzwyczajona do braw, ale nie do klaskania innym. Gdy wracałyśmy do domu, wspomniała o zajściu, mówiąc, że brzydzi ją przemoc. Kiedy próbowałam powiedzieć, że właśnie ktoś jej zapobiegł, i to, jak się okazało, europejska mistrzyni juniorek w Judo, Anielka gniewnie potrząsnęła lokami i upomniała mnie, że wspieram mordobicie. Tak powiedziała, i już wiedziałam, że właśnie skreśliła Zuzę z listy swoich znajomych. I to skreśliła na śmierć i życie, na dobre i złe, na zawsze. Zuzia nie próbowała kolegować się z nikim na siłę, a mimo to prawie wszyscy się do niej garnęli. Była miła, nikogo nie wyróżniała, Uczyła się dobrze, ale nie człapała za nauczycielkami, jak nasze prymuski, żebrząc o poprawę sprawdzianu czy klasówki. — Brakuje jej ambicji — prychała Anielka. — Pewnie wie, że wyżej nie podskoczy — mówiła współczująco. Początkowo przytakiwałam. Wreszcie uznałam, że najwyższy czas powiedzieć, co myślę. — A mnie to imponuje, że jest taka spoko. Ma, co ma i to jej wystarcza — wzięłam któregoś razu Zuzkę w obronę. Równasz do gorszych. W głosie Anieli wyczułam pogardę. Ale rozumiem, nie każdy jest stworzony do sukcesów, rzuciła szybko, kończąc rozmowę, bo na korytarzu mignęła stokrotka pani od biologii, która po stokroć powtarza, że jesteśmy tumanami. Anielka pędem ruszyła w jej stronę, bo czwórka z plusem z ostatniego sprawdzianu paskudnie obniżała jej średnią. Dlaczego wtedy ucieszyło mnie, że nie goni za sukcesami? Dlaczego pomyślałam, że przyjemniej jest czasem cieszyć się z tego, co mamy, i nie żebrać o więcej? Moja babcia zawsze mówi, że prawdziwa przyjaźń zamienia nasze nerwy w dobrotliwy uśmiech, a ja nagle odkryłam, że od dawna nie uśmiecham się przynajmniej dobrotliwie. Ba, w ogóle zapomniałam o uśmiechu. Zuza nie robiła nic, żeby poprawiać swoją pozycję, czy to w dzienniku, czy w naszym towarzyskim rankingu. Im mniej się starała, tym bardziej my próbowaliśmy się do niej zbliżyć. Każdy chciał zamienić z nią kilka słów, poczęstować ją kanapką, zapytać skąd ma taki odjazdowy, hardkorowy plecak. Niby dalej siedziała sama w ławce, jednak była na ustach wszystkich. Nie wiem, kiedy to się stało, ale zaczęliśmy przypominać pociąg kursujący według nowego rozkładu jazdy. Coraz chętniej czytaliśmy książki, o których wspomniała, staraliśmy się nie przegapić wybitnego jej zdaniem filmu, biegaliśmy po wystawach, żeby sprawdzić, co ją w tych dziełach sztuki kręci i co najważniejsze zaczęliśmy lepiej poznawać nie tylko tę nową, ale i siebie. Nagle okazało się, że w naszej klasie są naprawdę świetni ludzie, prawdziwe osobowości, nie tylko anielka, jak niesłusznie uważali nauczyciele. Anielkę omijały te zmiany i zawirowania. Długo ich nie zauważała, dopóki nową nie zainteresował się Ernest. Wiecie, który to Ernest? No jak to nie wiecie? Zagrał kilka scen w serialu Wolna Chata. W reklamie pizzy też występuje. Nie znacie Ernesta? Wszyscy go znają. — Ma już kilka tysięcy lajków na Facebooku. Prawdziwa gwiazda. — No, nieważne. Chcę tylko powiedzieć, że Ernest, nasze ciacho tygodnia, zawsze ubrany jest jak z żurnala i trochę przypomina Bibera. Mógłby sobie znaleźć dziewczynę nawet w ogólniaku. A on podpytywał o naszą Zuzię i poprosił Piotrka o jej numer telefonu. — Wiedziałam. Będą kłopoty. Anielka gra z Ernestem w szkolnym teatrze, a na jego widok zapomina, że sama jest chodzącym rozsądkiem. No i stało się. Już nie wiem, co bardziej rozwścieczyło Anielkę. Ta prośba Ernesta, czy odpowiedź Zuzy? Bo Zuzka oświadczyła Piotrkowi przy wszystkich, że nie ma czasu rozmawiać przez telefon z męskim butykiem dla snobów. Poza tym, żeby z kimś rozmawiać, to jeszcze trzeba mieć o czym. To było mocne. Dotąd żadna dziewczyna nie ośmieliła się odmówić Ernestowi czegokolwiek, a większość marzyłaby by je o cokolwiek poprosił. Na szczęście, w tym czasie Aniela zaklasyfikowała się do drugiego etapu olimpiady z angielskiego, co więcej, wygrała z Zuzą, która też świetnie wypadła, i do końca nie było wiadomo, która z nich będzie reprezentować szkołę w województwie. Przyjedzie taka nie wiadomo, skąd i myślisz, że jest najmądrzejsza. Triumfowała Anielka. Gdybym mieszkała tyle lat w Anglii, pisałabym jak Szekspir, prychała patrząc na rywalkę z góry. Za to nasza wychowawczyni anglistka, Beauty, patrzyła na nową z jeszcze większą miłością, aż Piotrek uznał, że skoro Beauty kocha przegranych, to jego powinna wprost wielbić. Powoli wszystkie drobne zatargi odeszły w niepamięć i znowu każdy robił swoje, aż do dnia. Gdy na godzinie wychowawczej przyszły dziewczyny ze starszej klasy, wtajemniczyć nas w nowy szkolny projekt. Będzie konkurs? Powiedziały od progu. Wszyscy biorą w nim udział. Was też prosimy o głosowanie. Dziewczyny odczytały list nauczycieli, który był długim narzekaniem na powszechny brak szacunku. Ponoć nie szanujemy się wzajemnie i zapomnieliśmy, jak ważny jest szacunek, który powinno się mieć dla innych. No i znaleźli sposób, aby to zmienić. Mają nadzieję, że wybierając szanowane przez nas koleżanki i kolegów, zastanowimy się, jak to właściwie jest z tym szacunkiem. Oczywiście połowa klasy chciała wiedzieć, co można w tym konkursie wygrać, ale nasza anglistka od razu tę dyskusję ucięła, mówiąc, że zwycięzca dostanie to, co najważniejsze. Bo jeśli cieszy się największym szacunkiem w klasie, to piękniejszej nagrody nie ma. Ona też podpisała się pod tym listem. Wiem, że to nudne te moje szkolne smenty, ale za chwilę zrozumiecie, dlaczego musiałam o tym opowiedzieć. No więc ten konkurs został nazwany Szacun dla Szacunku. I każdy biorący w nim udział miał wytypować jedną osobę, która jego zdaniem zasługuje na szacun. Tego dnia przez całą drogę do domu Anielka ubolewała, że znowu będzie musiała reprezentować naszą klasę, choć wcale nie chce, bo to się zwyczajnie nie opłaca. Jakiś szacun zrobiony pewnie na lekcji plastyki z ekologicznego kartonu. Takich nagród nie można traktować poważnie, tłumaczyła mi, wyraźnie niepocieszona. Zdziwiłam się, bo ona, zazwyczaj słysząc słowo konkurs, już przed oficjalnym ogłoszeniem bierze w nim udział. Może cię nie wytypują? Próbowałam uciąć temat. Miałam dość jej narzekań i wiecznego mówienia tylko o sobie. Spojrzała na mnie ze zdziwieniem. — Jak to nie wytypują? — wytrzeszczyła oczy. — Jeśli nie mnie, to kogo? Musiałyśmy pomyśleć o tym samym, bo nagle Aniela zamilkła i szła z tak naburmuszoną miną, że zatęskniłam za Anielą sprzed chwili. — To cześć. Rozstała się ze mną o dwie przecznice wcześniej i nawet nie zdążyła mi zapewnić, że jak zawsze oddam na nią głos, jeśli tylko zechcę wziąć udział w tej zabawie. Nie tylko chciała, ale wręcz musiała, jak mi to wieczorem tłumaczyła przez telefon. — Muszę dostać tego głupiego szacuna — oświadczyła na koniec, zapominając, że to się nie opłaca. — Pomysł jest badziewiarski. I kto w ogóle słyszał o jakimś szacunie? Anielka się rozłączyła, a ja nagle zrozumiałam, że jestem w fatalnej sytuacji, Po szczerze mówiąc, Ulżyło mi, że nie chcę startować w konkursie. Kiedy zadałam sobie pytanie, kto w naszej klasie budzi największy szacunek, w moich myślach pojawiała się jak zdjęcie na Facebooku pogodna twarz Zuzy, bo nagle stało się dla mnie oczywiste, że ona jedna nikogo nigdy nie obraziła i zawsze mówiła prawdę. Nie zdarzyło jej się skomentować złośliwości Anielki, co nawet mnie się czasem zdarzało. Choć jesteśmy przyjaciółkami. Wreszcie to zuzi opowiedziałam o swojej tęsknocie za hrabiną. Po tym, jak na głos przeczytała wypracowanie na temat miejsca zwierząt w naszym życiu, musiała przeczytać. Wyrwana do tablicy, sama nigdy nie pchała się do prezentacji swoich świetnych prac. Wiedziałam, że mnie zrozumie i wysłucha. Im dłużej myślałam o zuzi, tym bardziej wydawało mi się, że znam ją sto lat. Z nami nie znam. Bo nigdy się nie popisywała, nie ogłaszała światu, że zdobyła kolejny medal. A powiem wam, że zdobyła i nawet mówili o tym w telewizji. Od tej hecy z Kubą, rozumiałam, dlaczego Robercik jest w nią wpatrzony, jak w obraz. Ale nie rozumiem, jak to się stało, że Kuba też jest w nią wpatrzony i sporządniał, aż nasza Beauty wyraźnie się o niego martwi i pyta, czy na pewno dobrze się czuje. Rozumiecie o co mi chodzi? Każdy chce jakoś zaistnieć, pokazać się z dobrej strony, a nowej wcale na tym nie zależało. Robiła co uważała za słuszne i zawsze wzbudzała nasz podziw. Choćby sprawa z Kaśką. Utarło się, że siedzenie czy rozmawianie z Kaśką to obciach. Było mi z tego powodu przykro, bo wciąż ją lubiłam, ale nie zrobiłam nic, żeby to zmienić. Tymczasem Zuza, jakby na przekór klasowej modzie, usiadła właśnie z nią. I teraz nie tylko rozmawiają czy śmieją się razem, ale widziano je na deskorolkach, w bibliotece i na koncercie kapeli rockowej. Muszę wam to powiedzieć. Zazdroszczę im. Jednej i drugiej. I często się zastanawiam nad tym, jak byłoby cudownie móc razem z nimi śmiać się i wywracać na desce, której nie potrafię ujarzmić. Ale wracam do Anielki. Nie darowała Zuzi i Kaśce tego koleżeństwa, a ja miałam już dość złośliwości pod ich adresem, plotek i przykrych słów. Po raz pierwszy zapragnęłam przerwać milczenie, bo milcząc też brałam udział w tych igrzyskach nienawiści, a to nie były moje igrzyska. Każdego wieczoru przed zaśnięciem wyobrażałam sobie, jak wreszcie przepraszam Kasie za to, że zostawiłam ją kiedyś samą. I dziękuję jej, że postąpiła inaczej, gdy było mi strasznie źle. Aniela powinna usłyszeć ode mnie, jak szanuję Kaśkę i tych, którzy ją szanują. A kiedy już byłam gotowa odważnie ogłosić swoje przemyślenia, milkłam jak tchórz. Wiem, wiem, nie powinnam się do tego przyznawać, bo pewnie chcecie poznać moje mocne strony, a nie słabości. Ale nic nie poradzę. Tak właśnie było. Co do jednego, aniela ma rację. Dopóki nie dołączyła do naszej klasy nowa, żyło się normalnie i nikt nie łamał przyjętych zasad. A teraz? Nawet nasza żelazna zasada odpisywania zadań z matematyki od anielki przestała obowiązywać, bo Zuza nie jeździ wprawdzie na matematyczne kangury, ale za to nieźle nam tłumaczy. Wreszcie nadszedł dzień głosowania. Dostaliśmy specjalne kartki z napisem Szacun dla szacunku. Z miejscem, gdzie należy wpisać imię i nazwisko osoby zasługującej na wyróżnienie. Zapadła cisza, gdy Buty liczyła nasze głosy. Wygrała Zuza. Kilka osób wytypowało Romę, która jest najbardziej zaangażowaną animalką i trzeba przyznać, że niejednemu psu czy kotu uratowała życie. Ktoś dla żartu zaproponował szacun dla Kuby, ale najbardziej szokujące było to, że Aniela wyprzedziła go tylko jednym głosem. Nie przełknęła klęski. Uśmiechała się wprawdzie, ale to był uśmiech z epoki lodowcowej, grożący globalnym zamrożeniem świata. Nawet ta pewna siebie mina, jaką przybrała po przegranej, mogła wprowadzić w błąd tylko kogoś, kto jej nie znał. Nie mnie. Rozpłakała się dopiero w parku, na ławce, gdy zostałyśmy same. Przez łzy podziękowała mi za to jedyne wsparcie. Tylko ty się na mnie poznałaś, rozpaczała, a ta kupa podłych niewdzięczników już zapomniała, ile mi zawdzięcza. Wykrzywiła się paskudnie, bo nad rozżaleniem brała już górę wściekłość. Przypomniałam jej, że wcale nie tylko ja. Aż dwie osoby przyznały ci szacun. Zaprzeczałam gorliwe, brnąc w beznadziejne pocieszenia. Masz powód do radości, ja w ogóle nie zasłużyłam na szacun, tłumaczyłam cierpliwie. Im bardziej ją pocieszałam, tym głośniej łukała. — Jeden głos, jeden głos zawodziła. — Dwa! — przypominała mnie strudzenie. — Drugi się nie liczy! — warknęła wściekle, nie patrząc na mnie. Wreszcie zrozumiałam, skąd wziął się drugi szacun dla Anieli. Sama go sobie przyznała. — Powiedz, że to nieprawda, że na siebie nie zagłosowałaś. To... to jest nie fair! — jąkałam się. Ale Aniela mnie nie słyszała. Powtarzała tylko, że ten cały konkurs jest nie fair, głupi i niesprawiedliwy. Że Zuza jest nowa, że nie tak dawno do nas dołączyła, nikt jej dobrze nie zna, powinna być wykluczona. Poza tym to przecież ona, Aniela, najlepiej się uczy, dla nas to robi, bo ktoś musi trzymać poziom. Słuchałam jej ze smutnym zdumieniem. Jak to możliwe, zastanawiałam się, być najmądrzejszą w klasie a jednocześnie nie rozumieć, że szacunek to nie szkolny przedmiot, z którego piszemy klasówkę na ocenę. Jak można szanować innych, gdy jest się skupionym na miłości do siebie? Nie wiem. Czy Aniela zauważyła, że od jakiegoś czasu jej nie słucham? Może zorientowała się dopiero wieczorem. Gdy po raz pierwszy nie odebrałam od niej telefonu i nie oddzwoniłam. To już nie było ważne. Miałam większy problem tego dnia. Musiałam odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego zabrakło mi odwagi, aby uczciwie zagłosować na ZUZE, bo to do niej należał mój szacun. A ja znowu stchurzyłam Tam, na ławce, kiedy razem ze łzami Anieli wylewała się jej złość, zrozumiałam, że nawet jako kandydatka do nagrody odebrała sobie do niej prawo. Tak samo jak ja. Przecież też nie mogłam liczyć na szacunek innych, skoro bałam się mówić prawdę. A nawet myśleć po swojemu i bronić własnych racji. Nic dziwnego, że nikt w klasie nie wpadł na pomysł, aby przemycić na tę zaszczytną listę moje nazwisko. Przyjaźnie się za nielką, ale źle rozumiem przyjaźń. Powinna mi powiedzieć szczerze, dlaczego przegrała, zamiast przekonywać ją z litości, że zasługuje na nasz podziw. Ludzie cieszący się szacunkiem są szczerzy i uczciwi. Dziś to wiem. No cóż. Sami widzicie, że żaden ze mnie ideał, ale jak każdy człowiek zasługuje na szacunek. Chcę go mieć także wobec siebie. Dlatego do was przyszłam. Pierwszy raz zapragnęłam polubić się za coś, zająć się innymi. Wiem już, że aby pomagać samotnym dzieciom trzeba znaleźć w sobie dobre uczucia. Szacunek wydał mi się najważniejszy i przyjaźń ale taka szczera prawdziwa teraz kiedy słucham tego co mówię dochodzę do wniosku że jeszcze nie zasługuje na zaufanie ale przynajmniej próbuję być uczciwa wobec innych i samej siebie Aniela nie potrafiła bo muszę wam jeszcze powiedzieć że na tę olimpiadę z Anglika pojechała tylko dlatego że Zuza się wycofała. Uznała, że było jej łatwiej, bo mieszkała w Londynie i chodziła do angielskiej szkoły. Ale wróćmy do szacuna. Beauty pogratulowała Zusi nagrody, a Aniela pod jakimś pretekstem szybko wybiegła z klasy. Nie widziała, jak Nowa otrzymuje statuetkę i jak bijemy jej brawo. Pewnie stała za drzwiami jeszcze bardziej rozgoryczona, bo przecież wiadomo, komu dotąd biło się w szkole brawo. Dodam tylko że bardzo chcę tu przychodzić. Opowiedziałam szczerze o swojej porażce i przyznaję, że nie wiem, czy to miejsce dla takich osób jak ja, które się czasami mylą. Ale moja babcia lubi powtarzać, że prawda jest jak czekolada gorzka, nawet zdrowsza. I z szacunkiem przyjmę każdą waszą decyzję. Będę szczęśliwa, jeśli okaże się, że wy też wolicie gorzką czekoladę. Paweł Berensewicz System. Rzeczliwość wyraża się dobrą wolą i gotowością do pomocy innym. Wynika z sympatii i zaufania do ludzi, z przekonania, że są dobrzy, a ich potrzeby ważne. W tle tej wartości leży też wiara, że możemy na siebie wzajemnie liczyć. Postawa życzliwości ma swoje źródło w wychowaniu człowieka w doświadczaniu przez niego w dzieciństwie empatii. Szacunku i dobrej woli ze strony bliskich i otoczenia. Uczymy się jej przez obserwację, doświadczenie i naśladowanie. Wchłaniamy ją z klimatu domu, środowiska, z dzieł kultury. Ponieważ w świecie ludzi życzliwych znacznie lepiej się żyje, ważne jest, byśmy świadomie okazywali życzliwość, dostrzegali potrzeby innych i właściwie na nie odpowiadali z dobrą wolą, taktem i cierpliwością. Witam szanownego sąsiada, zawołał przy windzie Kowalski spod osiemnastki. Uśmiechnąłem się serdecznie i zapytałem o zdrowie żony i dzieci. Żona leżała z grypą, więc wyraziłem współczucie i przekazałem życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Dzieciom na szczęście nic nie było, a jedno nawet ostatnio wygrało zawody w biegach przełajowych. Brawo, pochwaliłem. Zuch, dzieciak, to potacie, taka kondycja? No cóż, biegało się kiedyś. Rozpromienił się Kowalski, a kiedy przyjechała winda, otworzył drzwi i przytrzymał, żebym mógł wsiąść. Proszę przodem, sąsiedzie, powiedział, pan z bagażem. Bagaż składał się tylko z niewielkiej teczki, w której nosiłem papiery do pracy, ale skoro Kowalski był tak uprzejmy, wszedłem pierwszy. Odwdzięczyłem się za to na dole. Przytrzymałem przed nim nie tylko drzwi windy, ale też te przy wyjściu z klatki schodowej. Miłego dnia, sąsiedzie, powiedział przed blokiem. Panu też, uśmiechnąłem się ciepło. Tłumu klientów życzę, Kowalski miał sklep z elektroniką. Chciał się jeszcze jakoś zrewanżować za moje miłe słowa, ale już szedłem w stronę samochodu, zadowolony, że moja grzeczność na wierzchu. Halo, panie sąsiedzie, usłyszałem nagle. A kiedy się odwróciłem, Kowalski biegł w moją stronę. Rzucił mi się niemal do stóp i lekko zdyszany podniósł z ziemi kluczyki do samochodu. Wypadły panu, wysapał. Teraz ja miałem u niego dług. Podziękowałem wylewnie, uśmiechając się przy tym jak najserdeczniej. A może pana podwieźć? — zaproponowałem. Wykręcał się, że ma swój samochód i nie chce sprawiać kłopotów. Żaden kłopot nalegałem. W miłym towarzystwie zawsze przyjemniej. Nie chciał odmawiać mi przyjemności. Poza tym, jak powiedział, po co jechać w dwa auta, skoro można w jedno? Mniejszy ruch w mieście i od razu wszystkim lepiej się żyje. Piękny wóz! pochwalił uprzejmie, siadając obok mnie. Uśmiechnąłem się z wdzięcznością i poradziłem, żeby cofnął sobie fotel. Będzie miał pan więcej miejsca na nogi dodałem. Kiedy Kowalski majstrował przy dźwigni pod siedzeniem, włożyłem kluczyk do stacyjki i przekręciłem. Silnik ani drgnął. Oj oj oj, zatroskał się Kowalski. Coś z akumulatorem chyba. A pan otworzy maskę sąsiedzie. Zobaczę, co tam się dzieje. Ubrudzi się pan, zaprotestowałem. Zadzwonię po taksówkę, a do naprawy wezmę kogoś po pracy. Ale Kowalski uparł się, żeby naprawiać. Zdjął marynarkę, podwinął rękawy, nachylił się nad silnikiem i zaczął coś przy nim dłubać. Dłubał i dłubał, a ja coraz bardziej nerwowo zerkałem na zegarek. W końcu wychylił się z klapy i oświadczył, że musi skoczyć do domu po jakieś narzędzia czy przewód. Nie, nie, panie sąsiedzi! zawołałem trochę zbyt nerwowo i wyskoczyłem z samochodu. Wyglądał na dotkniętego, więc czym prędzej dodałem: Proszę sobie nie zawracać głowy. Chciał obśmiać to zawracanie, ale chyba zdał sobie sprawę, która godzina, bo szerokim gestem wskazał drugi koniec parkingu. — To może pojedziemy moim? — zaproponował z zapałem. Czułem, że zdobywa przewaga, ale było zbyt późno na inne kombinacje. Siadłem w jego sportowym wozie, a na dodatek wziąłem tiktaka, którego mi podsunął i skorzystałem z klimatyzacji. Jakby mało mu było jeszcze tych wszystkich miłych gestów, Kowalski uparł się, że nie wysadzi mnie przy stacji metra, jak się początkowo umawialiśmy, tylko podwiezie pod samą pracę. Kiedy wysiadałem, podał mi rękę i spytał: Podjechać po sąsiada, wracając? O której sąsiad kończy? A pan? Upewniłem się. O piątej. Z nieco udawanym żalem powiedziałem, że ja o szóstej. Na co on machnął ręką i stwierdził, że chętnie. Poczeka godzinkę. Do pracy zdążyłem w ostatniej chwili. Recepcjonistka w biurze uśmiechnęła się przyjaźnie i chyba miała ochotę na kilka sympatycznych słówek o pogodzie albo czymś równie nieważnym, ale szybko przemknąłem obok jej lady, żeby na czas być u siebie. Na moim biurku czekała dymiąca herbata. Rozejrzałem się pytająco po pokoju. Na dobry początek dnia, pomachał mi Michał z działu trzeciego. Nie byłem tylko pewien, czy słodzisz. To mi przypomniało, że zostawiłem w domu ciastka, które kupiłem dla kolegów z biura. Fatalnie zaczynał się ten tydzień. W internetowym wydaniu gazety, oczywiście, najwięcej miejsca zajmował niedzielny mecz. Analizy, zdjęcia, opinie i słowa otuchy dla naszych. Cóż, przegraliśmy! Podsumował swój artykuł jeden z dziennikarzy, ale to znaczy, że tamci wygrali. Czyż to niemiłe, że ktoś dzięki nam się cieszy? W komentarzach pod tekstem internauci prześcigali się w serdecznościach. Każdemu się zdarza, chłopaki, następnym razem wygramy. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dzięki za wielkie emocje, kochani piłkarze. Napisałem i poczułem się trochę lepiej. Szef wezwał mnie koło południa. Szedłem z duszą na ramieniu, ale po drodze udało mi się posłać kilka uśmiechów sekretarce księgowej i serwisantowi drukarek. Oni odzajemili mi tym samym i w takiej serdecznej eskorcie dotarłem pod słynne brązowe drzwi. Zapukałem nieśmiało i zacisnąłem zęby, żeby nie dzwoniły mi zbyt głośno. — Proszę! — usłyszałem i wszedłem. Za rozległym biurkiem stał tyłem wyściełany fotel, a z oparcia wystawała dyrektorska łysinia. — Dzień dobry, panie prezesie — powiedziałem cicho. — A, to pan — burknął szef strony panoramy miasta za przeszkloną ścianą. — Mamy z panem problem, panie kolego. Poczułem, jak mięknął mi kolana i już miałem zacząć przepraszać, kiedy fotel obrócił się o sto osiemdziesiąt stopni i popatrzyła na mnie rozpromieniona, rumiana twarz. Proszę, proszę, niech pan siada, kolego, serdecznie zaprosił dyrektor, wskazując mi krzesło po bliższej stronie biurka. Wystraszył się pan? No, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Problem jest taki, drogi kolego, że pan ostatnio zbyt ciężko pracuje. Chciałbym to panu jakoś wynagrodzić. Czy tysiąc złotych podwyżki będzie wystarczającą nagrodą za pański trud i poświęcenie? Wychodząc od szefa, ważyłem tyle, co urodzinowy balonik. Gdyby nie klucze i portfel w kieszeni frunąłbym przez korytarz i trącał głową sufit. Klepnąłem w plecy serwisanta, rzuciłem komplement sekretarce i wpadłem do łazienki, żeby odetchnąć głęboko. Nachyliłem się nad umywalką i chlapnąłem w twarz zimną wodą. Parsknąłem kilka razy i już miałem sięgać po papierowy ręcznik, kiedy nagle Zastygłem zgięty w pół, a prawa ręka bezwiednie powędrowała w okolice krzyża. — Terminal! — szepnąłem ze zgrozą. W dyskretnej ciszy łazienki pikanie urządzenia brzmiało jak policyjna syrena na ulicach śpiącego miasta. Nerwowo przebiegłem w myślach cyferki kalendarza. — Piętnasty! — a głowę bym dał, że dopiero zaczął się miesiąc. Drżącymi palcami wygrzebałem terminal z pokrowca na pasku i spojrzałem na wyświetlacz. Czerwony, pulsujący napis. Koniec abonamentu. Nie pozostawiał złudzeń. Jak mogłem do tego dopuścić? Jeszcze nigdy nie przegapiłem terminu. To przez te stresy w pracy. I co teraz będzie? Poczułem przypływ paniki i dopiero kolejne chruśnięcie w twarz pomogło mi się wziąć w garść. Spokojnie. Mówiłem do siebie. Wszystko będzie dobrze. Pójdziesz do kasy, zapłacisz i po krzyku. Niestety. Rzecz nie była aż tak prosta, jak próbowałem sobie wmówić. Po pierwsze, nie miałem pojęcia, gdzie jest najbliższa kasa abonamentowa. Zawsze do tej pory płaciłem w terminie, a do tego wystarczył zwykły przelew z domu. Dlaczego przeterminowanie muszą swoje zaległości regulować osobiście? Nigdy nie potrafiłem tego zrozumieć. Owiełem terminal kilkoma papierowymi ręcznikami, żeby trochę wyciszyć pikanie, ale całkiem go stumić nie dałem rady. Zakląłem ze złości, choć oczywiście zdawałem sobie sprawę, że musi pikać. Inaczej przeterminowanych nie dałoby się odróżnić od porządnie płacących. Mógłby taki przeterminowany naciągnąć porządnego na jakieś miłe gesty. Na uśmiechałby się taki porządny, napomagał, nabył sympatyczny, święcie przekonany, że rośnie mu saldo na bonamentowym koncie, a tu nic z tego, kicha, zero złotych. Przychodzi termin, porządny myśli, że jest na plusie i nawet nie sprawdza, a tu nagle jego terminal pip, pip. Nie miałem wątpliwości, że przeterminowanemu musi pikać, tylko dlaczego dla mnie nie można było zrobić wyjątku? Ostrożnie wyszedłem na korytarz. Chciałem ukradkiem przemknąć się do pokoju, ale z pikającym terminalem. Nie ma co marzyć o żadnych ukradkach. Może tak ciszej, co? Warknęła sekretarka. W pokoju wszyscy podnieśli głowy i łypnęli na mnie ponuro. Nie wiecie, gdzie jest najbliższa kasa? Spytałem. Udali, że nie słyszą. Nie wiesz? Podszedłem do Michała z działu trzeciego. Wzruszył ramionami i burknął. W internecie chcę sprawdzić. Sprawdziłem. W całym mieście była tylko jedna. Oczywiście tak daleko, że dalej nie można. Nie jeździł tam żaden autobus, niech sobie przeterminowani chodzą piechotą. — Muszę wyjść — powiedziałem do Michała. — Całe szczęście, bo wytrzymać się nie da. Gdyby szef spytał, to powiedz, że zaraz wrócę — poprosiłem. — Sam se powiedz. Cóż było robić? Sięgnąłem do portfela i odliczyłem kwotę. Poza abonamentem miłe gesty kosztowały fortunę. Trzeba było płacić w terminie mruknął Michał, chowając manknoty do kieszeni.